Cześć, po tej stronie Kasahara. Korzystając z tego, że mamy przerwę świąteczną i newsów o LoL jest mało, skupmy się na czymś zawsze aktualnym i na tym, co wszystkich interesuje, czyli na statystykach. W tym celu posłużył mi serwis LoLking, gdzie możecie znaleźć szeroką paletę różnych cyferek, które wam się przydadzą, szczególnie w analizie tego, czym aktualnie grać. Ja wybrałem statystykę Win Ratio, która obrazuje to, jak często dany champion wygrywa grę. I między innymi ten współczynnik często decyduje o tym, co jest w aktualnym momencie OP, choć oczywiście nie zawsze należy na to przymknąć jedno oko. I zobaczmy, co my tu mamy. Na pierwszym miejscu jest Rek'Sai. Ta potworzyca podbiła solo queue. Tak jak zapowiadałem w zwiastunie, który dla was nagrałem, posiada ona niezwykle silny late game. Jeżeli zbudujemy przymioty ofensywne i defensywne, ona się niesamowicie skaluje, ponieważ ma dodatkowe AD na Q, bo tak można to nazwać, ta nakładka na trzy kolejne autoataki. Jak również to, że posiada darmową prędkość ataku, aż 60%, są to niesamowite liczby. Jeżeli one zeskalują się ze statystykami na poziom i z przedmiotami, wtedy ona niezwykle mocno kosi, jest wytrzymała i zadaje wielkie obrażenia. Na drugim miejscu jest Jayna, obecnie najlepszy support zarówno na solo queue, jak competitive. Kiedy walki toczą się w dżungli, wtedy na pewno wszyscy są podbici, ciężko doskoczyć do naszego carry, niezwykle dobrze broni nasz team, a kiedy trzeba również spowolni podrzuci przeciwnika lub jej ulti może zostać użyte ofensywnie, więc miejsce jak najbardziej zasłużone. Dalej mamy Jarvana. Jarvan jest teraz postacią niezwykle uniwersalną. Może być grany w dżungli, może być grany na topie, na solo queue bez problemu może grać na midzie i jest on teraz silny i ma takie wysokie win ratio, bo niezwykle szybko potrafi on snowballować. Wystarczą mu dwa kile, żeby zbudować tłuczek, mieć około 140 AD i wtedy niemalże każdego możemy kombować w mid game. Budujemy w tym momencie obrażenia dalsze, tak żeby nadal kombować przeciwników. Dopiero w momencie, kiedy zaczynamy padać i czujemy, że nasza wytrzymałość jest słabsza, wtedy dopiero budujemy defensywę. Na czwartym miejscu jest Swain. Swain zawsze jest wysoko w tym zestawieniu i myślę, że to jest spowodowane nie tyle jego siłą, która według mnie teraz jest przeciętna. Jest to postać dobra, jednak nie nadzwyczajna. Jednak bardzo mało osób gra Swainem i prawdopodobnie grają nią osoby, które naprawdę potrafią tą postacią grać, dlatego ten win rate jest wyższe. Tak samo ma się w przypadku Heimera, którego widzimy dalej, czy Zyre. Te pick rate jest równie niskie. Kiedyś Galio był wysoko w tym zestawieniu, bo również był rzadko pikowany, jednak był pikowany przez te osoby, które faktycznie potrafią nim grać, dlatego tą kwestię pominę i uważam to za niejaki błąd statystyczny, który sprawił, że on jest tak wysoko, a nie jest do końca aż taki nadzwyczajny, mimo tego, że oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, jego siła jest jak najbardziej okej i nie jest słaby. Na piątym miejscu mamy Jinx. Jinx jest obecnie teraz chyba w czołówce AD Carry. Niezwykle szybko ona snowbaruje. Fajna jest ona w zestawieniu z Braumem, gdzie te pogonie są niezwykle efektowne, stun za stunem. Ona dostaje z pasywu movement speed po każdym killu i wtedy jest nieuchwytna. Kiedy ona wbije jednego killa w teamfightie, wtedy zaczyna się prawdziwa jatka i dlatego myślę, że jest silna. Dodatkowo posiada oczywiście długi zasięg. I zadajmy sobie pytanie, dlaczego ona tutaj jest, a wcześniej jej nie było? Dlatego, że inne postacie były silniejsze i zostały znerfione. Tristana, Lucian zostali ponerfieni, dlatego ich miejsce zastąpiła właśnie Jinx i dalej tam widzimy niżej w zestawieniu od razu w tym samym trybem wszedł tam Graves, który też stał się silnym pikiem, dlatego że inne zostały osłabione i akurat Graves nieźle się tutaj skaluje, jakby niezłą ma synergię z Braumem czy Leoną czy innym supportem, który ma twarde TC, dlatego potrafi zdominować linię. Na dalszych miejscach widzimy dwóch supportów, Sonę i Leonę, to są zupełnie inni supporci, jeden jest w zwarciu, potrafi wbić przeciwnika, jednak mają wspólną cechę, oboje potrafią stunować i to nie jedną osobę i myślę, że są teraz silni, dlatego że meta w sezonie 5 znowu idzie w taką stronę teamfightów, jednak tego raid game'u, znowu ten snowball jest ograniczony
istnieje, jednak jest ograniczony, dlatego takie piki, które oferują dużo CC w raid game są niezwykle mocne. Dalej mamy Zyre, która według mnie też tutaj znalazła się ze sprawą tego, że jest mało grana, jest supportem bardzo fajnym, potrafi nieźle połokować przeciwnika, jeżeli naprzeciwko nam stanie jakiś właśnie Korki, jakiś Graves, jakaś Wayne, przeciwnicy z małym zasięgiem, wtedy ona nieźle może się dać we znaki na samym lane'ie. Na 10. miejscu mamy Sejuani. Sejuani, która teraz stała się niezwykle silna, potrafi nieźle inicjować, ma lepsze late game aniżeli miała wcześniej i częściej do tego late game dochodzi i jest dość niezłym pikiem na dżunglę, chociaż nawet widziałem ją niedawno graną na topie, jednak według mnie na topie to ona ma za małe obrażenia, żeby sobie poradzić później z takimi pikami jak Irelią, Atroxem, Gnarem w późniejszym etapie, tak od 7 poziomu później może być niezwykle ciężko i myślę, że jednak powinna ona witać w dżungli. Posiada silne CC, dlatego te win ratio jest dość wysokie i obrażenia są niezłe, jeżeli dobudujemy trochę penetracji magicznej do tego tankowatego buildu, który powinien na niej być. Przełknę ślinę, wybaczcie. Dalej jest Katarina. Katarina, która zawsze jest groźna, bo potrafi szybko zasnowbarować, jeżeli nawet przegrała linię, a znajdzie się taki teamfight, gdzie przeciwnicy są na bardzo niskim poziomie HP, wtedy hop, jeden kill, drugi, trzeci kill i ma całe złoto, które straciła wcześniej odbite i poziom też. Na dalszym miejscu widzimy Tarika. Tarika, każdy powie, wow, ktoś gra Tarikiem? Tak, grają ludzie Tarikiem obecnie, ale nie na supporcie. Coraz częściej możemy go zobaczyć i w dżungli, i na topie. I myślę, że ten win rate wzrosł do tego, że ludzie zaczęli kombinować, nie tylko go pikują na supporta, ale również na innej linii. Ja szczególnie polecam go właśnie w dżungli. W dżungli się wydaje według mnie on niezwykle cennym pikiem, który jest ciężki na gangach do uchronienia się przed jego gankami, ponieważ jest to twardy stun, jeżeli przeciwnik nie ma cleansa ani QSS-a, no to niestety z tego nie wyskoczy. Jest to silny CC i działa on niesamowicie dobrze, kiedy przeciwny team jest zbudowany w większości z AD-pików, jeżeli na przykład w przeciwnym teamie jest standardowo carry, ale na midzie załóżmy jest Jayce, a na topie Z, czy takie inne kompozycje, których więcej jest pików na AD, wtedy ta jego aura daje niezwykle dużo. Na kolejnych miejscach mamy Wukonga, który jest uniwersalnym pikiem i na topa i do dżungli. On zawsze miał wysokie win rate, na solo queue jest taki fajny stomper, którym można kręcić przeciwników na niewidzialności. I pik jest jak najbardziej ok. Na ostatnim miejscu w tym zestawieniu, które dla was przygotowałem, 15 pików jest Y. I ona jest jak najbardziej ok. W tym sezonie ta tarcza chroni ją przed obrażeniami w początkowej fazie. I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o omówienie samych tych pików, które mają najwyższą win rate, tylko teraz przemyślmy jedną rzecz. Kogo tu nie ma? Kogo tutaj brakuje? Warwicka? Nie ma. Pantheona? Nie ma. Widzicie? Tak nerfy zadziałały. To nie tyle nerfy zadziałały w liczbach, to też psychologicznie. Ludzie przestali zupełnie grać tymi pikami i podejrzewam, że nie tyle by te win rate spadło, gdyby ludzie, załóżmy, gdyby te zmiany zrobiono bez wiedzy ludzi, to podejrzewam, że win rate by tak bardziej nie spadło. Tylko każdy przeczytał, a została osłabiona, to nie gram. Albo ci, którzy nie wiedzą, to pikują i nie spodziewają się takich efektów. I myślę, że z jednej strony te postacie faktycznie dostały osłabienie, które sprawiło, że nie są one już tak skuteczne, jednakże w psychikach graczy stało się coś, że one przestały być również pikowane i dlatego te win ratio spadło, bo im postać jest częściej grana, tym ten wynik win ratio jest bardziej, jakby powiedzieć, rzeczywisty, tak? Bo w przypadku takich postaci, które są mało grane, nie można go brać jako zupełnie obiektywny. Kogo tu jeszcze nie ma? Rebrank. Rebrank nie ma w tym zestawieniu, bo pokazuje to doskonale, że to jest pick obecnie na competitive play i na solo queue się nie daje i niezwykle jest ciężko nim wykierować. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że podzieliłem się z wami moim zdaniem. Mam nadzieję, że takie zestawienie będziemy robić coraz częściej na How to Play'u. Zachęcam was do subowania oraz lajkowania Facebooków, które znajdziecie w podpisach. Trzymajcie się cieplutko i miłego wypoczynku z rodziną w tym okresie poświątecznym. Pa, pa!